Czołem myślącym. Chwała frontowcom. Kawa do pita. Kochani, jesteśmy... Nie, Krystian, ja asystowałem po rozbiorze jałówki. Tutaj konsumujemy obiad samo. Regeneracja dobrą oczywiście sarmacką żywnością. Jałówkę sarmacka, wołowina i tak dalej. No i sobie żeśmy rozmawiali, krótko podsumować. Słuchajcie, ilu jest tych ekspertów odnośnie relacji polsko-białoruskich, Republiki Białoruskiej, tych ekspertów różnego typu, fachowców, profesorów, doktorów. I oni, zobaczcie, wszyscy wiedzą, o czym mówią. Oni znają się na Białorusi, znają się na polityce, znają się na relacjach, opowiadają niestworzone rzeczy. No ale po prostu nam się wydaje, że my rozumiemy, co się w tych relacjach dzieje, że w miarę znamy Republikę Białoruską, polityków, dyplomatów, społeczeństwo, mieszkańców, relacje polskie, polsko-białoruskie, państwo białoruskie, jego podejście. No i jeżeli mamy chociaż minimum tej wiedzy, a minimum powtarzam, bo to jest tylko minimum wiedzy, to nie to, że ze zdziwieniem, ale z takim niesamowitym przygnębieniem i przerażeniem słuchamy, co te wywroty o tym opowiadają. Ale tu najlepszy komentarz będzie Krystiana, jego spojrzenie. No tak, znamy, tak jak pan Krzysztof powiedział, relacje Białorusinów do Polaków i teraz tak przeglądam sobie ten internet w wolnych chwilach i to, co widzę, po prostu przyprawia mnie o mdłości, złość i nie powiem brzydko, powstrzymam się, że wszyscy spekulanci, każdy spekuluje po prostu coś innego. Czyli ci eksperci, tak, którzy to oceniają, to spekulanci. To są spekulanci, bo to są ludzie, którzy po prostu im się coś wydaje i dzielą się tą swoją wiedzą, niesprawdzoną w żaden sposób, nierzetelną, ze społeczeństwem, które dalej to łyka, a realia, jakie tam są po prostu całkiem inne. Wystarczyłoby po prostu porozmawiać dyplomatycznie z ludźmi, dowiedzieć się, jaki jest stosunek do Polaków. Być rzetelnym. Być rzetelnym, tak. Dziennikarzem normalnym. Po prostu normalnym. Spotkać się, tak, rozmowy, wymiana. A nie się domyślać. Ja też się mogę domyślać, że sąsiad ma po prostu, nie wiem, coś schowane w garażu, ale nie wiem, ale spekuluję, że on to ma. No i skąd ja mogę to wiedzieć? Oni spekulują, że tam teraz sędzia tak Schmidt dostał jakieś mieszkanie, będzie się pojawił w luksusach. Oni tego nie wiedzą. Ale spekulują. Nie, ale wczoraj mówili, że go zabiją jak Emila Czeczka. Tak, nie? Bo on dostanie... Więc najpierw było tego typu narracja. Dokładnie. I oni teraz spekulują, że on będzie wszystko wśpiewał w zamian za jakieś dobrostany. To też jest jakaś bzdura kompletna, bo ja nie rozumiem. Facet uciekł, skoro był tutaj gnębiony. Wszyscy dobrze wiemy, ci co wiedzą, jak jest w Polsce, że tutaj nie ma żadnego wolności słowa, żadnej demokracji. Tutaj po prostu jest zamordyzm. Jako wiceprzewodniczący partii Front, dobrze, tak, my wiemy. Dobrze my to wiemy, a dobrze, oni i sam spekulują. Osobiście doświadczasz. Doświadczamy. Dokładnie, na każdym kroku. Nękania po kolei. Gdzie mamy wolny kraj, wolną Europę. Po prostu tutaj jest jeden wielki fałsz i zakłamanie. I jeszcze banda, bo nie będę się bał tego użyć, banda po prostu ludzi niekompetentnych przekazuje wiedzę Polakom, którzy później mają taki mętlik w głowie, że ja spotykam się na co dzień. Jakie jest przedstawienie w Polsce nam, Polakom, jak obraz chcą nam przedstawić Białorusi? Jaki? I dlaczego? Jaki jest cel w takim dyskredytowaniu Białorusi? Bo po prostu Białoruś jako państwo staje się coraz bardziej silne i niezależne. A nam się wmawia, że tam oni to, co teraz zdobyli ciężką pracą, dyscypliną, która powinna być w każdym państwie. I zorganizowaniem. Dyscypliną w państwie, zorganizowaniem. Musi być dyscyplina. Dokładnie. Że osiągają, idą do przodu, to nam mówią, że to jest wszystko za mordyzm, że oni to robią pod płaczem, pod batem, ale oni, jako my, jako poznaliśmy ludzi, oni są zadowoleni z rozwoju państwa. Bo państwo jest silne, gdy ludzie są silni. Czują się członkami tej. Czują się członkami tego wspólnoty. Tak. Wspólnoty, dokładnie. A tutaj u nas po prostu... I nie będę bał się użyć tego, że nasza Europa jest zepsuta do szpiku kości. Przyszłe pokolenie, które teraz się rodzi i ma już tam po 13 lat, jest po prostu niereformowalne i źle ustatkowane. Liczy się za imię. Oni mają przed sobą, tak, no nie? 30-latków. Dokładnie. I to ale, jest... A co powiesz o swoich rówieśnikach? Moich rówieśnikach?
No, nie... Moi to straceni, ci 50-latkowie, to ja mam o nich, jest ściana, to powinno ich spotykać, no ale to nic nie będę mówił, ale powiedz o swoich. Moi tak samo, 20 lat różnicy. Nie napracować się, zarobić, ale ja nie rozumiem, jak można zrobić pieniądze bez pracy, znaczy są jakieś sposoby na to, oni zawsze to praktykują, ale dobrze, jeden zarobi tak, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty i ten jeden, kto nie zarobi tych pieniędzy w jakiś taki łatwy sposób, utrzyma tam resztę? Czym? No tak. Wydrukują sobie jedzenie. Jeden nie pracuje, wiem, 10 bimba. Tak, ściągną sobie coś. Czy na Białorusi jest tak? Nie że ma. Tam są pasożyty? Tam jest praca i człowiek jak pracuje jest doceniony, a nie tak jak u nas, że lewactwo jest doceniane, a człowiek pracowity jest tłamszony, żeby miał jak najmniej, albo najlepiej, tak jak na przykład my prowadzimy działalność, to ja swoimi podatkami utrzymuję 4 rodziny. To jest chore. A chcę kogoś wziąć do pracy, to nie ma ludzi do pracy, bo nikt nie jest chętny. A pany Polaki przecież. No tak, nie? Ja nie będę pracował, bo mi się należy. Mam to, mam tamto, mam siamto. I teraz stricte biorąc to... I mówią, że szlachty nie kochają, a sami wszystko szlachta dzisiaj. To jest chore. Dla mnie to jest chore. Szlachty kiedyś przynajmniej 10% było, no nie 100% szlachty, kochani. Tylko prawdziwa szlachta zawsze bojowała i pracowała, pamiętajcie. Szlachta obecna, no nie? Jesteśmy nastawieni na łatwe życie, łatwy pieniądz. Tak jak ten kotek, zobaczcie, tak. Co nie? Wszyscy by tak dobrze chcieli, ciepełko. Ale że kotek tu mógł być, to my to zbudowaliśmy, garmu dajemy, tak? Jeszcze od czasu przeczeszę się. Ale i kotek może, no ale kochani, cały naród nie będzie jak ten kotek. Ale myszy łapie w spichlerzu, także zapracuje na swoje. A niektórzy nie robią nic, a mają mam nadzieję, że będzie łapał. A mają pieniądze. Dlatego to dla mnie to jest coś, co nie ma nazwy. No i takie właśnie zakumywanie, że cały wschód jest zły i wszystko i tam jest naprawdę zamordyzm. Okaże się, Polacy, zapamiętajcie, że zobaczycie, co jest, gdzie jest większa siła. Czy w pracy, w dyscyplinie, czy w legactwie. I kochani, i teraz słuchajcie, próba taka, co tam Białoruś, to nic nie tego, zdemoralizowane i tak dalej. Jak wyglądają obywatele, urzędnicy i tak dalej? Ułożeni, dokładnie. I teraz, czy mają siłę moralną? Mają. Bo wierzą w to. Wierzą w swoje państwo, mają zasady, ideały i tak dalej. A u nas my codziennie to obserwujemy, a szczególnie tych bohaterów, Polaków, tych patriotów, turbopatriotów. Powiedz, ilu ludzi jest z nami? Czego wy się boicie? Prawdy? Boją się. Boją się, co boją nie? Się. Ale czego się bać, bo i tak ja już to powiedziałem i to się sprawdza. Żyjemy wśród tchórzy, tak? Żyjemy w takim kraju, że jeżeli ktoś myśli i widzi, co się dzieje, to jest w stanie przewidzieć dalsze ruchy. Ja na przykład powiem to po mojej mamie. Mówię jej cały czas do przodu terminowo. Mówię, zobaczysz się. Mama sprawdza. Będzie słuchać. I tego. Się wszystko sprawdza. Wszystko się, i teraz na początku mówiła, nie, tak nie będzie. Teraz wszystko się sprawdza. I naprawdę kobieta zrozumiała i widzi, gdzie to wszystko idzie. I zrozumiała też, że ten blok wschodni to nie są jakieś tam dzikusy z pałami, czy jakby to można nawet nazwać, bo to są naprawdę cywilizowani ludzie, mądrzy przede wszystkim. Bardzo zorganizowani. I pracowici. I tak jak nie nasi urzędnicy nie lubią, jeszcze nie wybierają swoich stanowisk po to, by zarobić i się dorobić, tylko żeby służyć państwu. I to jest wielka różnica. U nas brakuje takich ludzi, którzy służą, a nie są tam w pracy. I nadzoru nad urzędnikami, tak, politykami dokładnie. I tak dalej. Jeżeli mówimy o służbach tam, tak, to służby mają zadbać, żeby urzędnik, polityk wykonywał to, co do niego należy. A nie się obrażać, to im manipulować. A w Polsce co robią służby? Wykonują, co mu im każą obcy. Pijani, zdegenerowani politycy po to, żeby tych, którzy chcą naprawić społeczeństwo, cokolwiek zrobić, niszczyć. No jak takie państwo może funkcjonować? Nie może. I to jest ta różnica, tak? Wiemy, jak faktycznie wygląda Białoruś, tak? My mamy odwagę z nimi razem współpracować, rozmawiać z politykami, tak? I dlatego poznaliśmy. No i zawsze wypowiadamy się. Mówimy o tym stanie faktycznym. A teraz nagle zbiory się okazały. Całe rzesze, gromady ekspertów, specjalistów, którzy wypowiadają się o Białorusi. A co wy wiecie o Białorusi? O jakiej Białorusi mówicie? O tej, która, nie wiem, na Księżycu jest? Czy w waszej chorej fantazji? W chorej waszej świadomości? Takiej Białorusi nie ma, jaką wy tu opisujecie Polakom. To jest ich wymyślona rzeczywistość. No. To jest zakłamanie prawdy. Dlatego oddzielają się tym murem, no tak, stawiają żołnierzy, zamykają granice, żeby człowiek nie mógł pojechać tam i zobaczyć, jak naprawdę wygląda. Nie bójcie się, tam was nie zabiją na wjeździe od razu. Tam są bardziej cywilizowani ludzie niż w Europie.
że mogę tak powiedzieć. Tak jest. Żywność możesz kupić taką? Pewnie. W miarę jak tutaj. Jest w miarę, chociaż wybór, mamy najlepszą. Tak. Sarmacką. Wybór jest niesamowity. Nie ma tak, że tak jak u nas kiedyś były kalosze i ocet. Tam jest wszystko. Naprawdę na najwyższym poziomie. I żywność jest robiona po to, by człowiek był produktywny. Lekarze. Bardzo dobra służba zdrowia. U nas no dentysta aż pół roku, aż ci chyba wszystkie zęby wypadną. To no też jest i parę lat zabieg chirurgiczny. Parę lat zabieg, tak. A tam jest, gdzie na CITO trzeba na zrobić. CITO, dokładnie. Tak. Tam jest wszystko na CITO. Bo jest ludzie pracują, socjal, tak, jak opowiadali nam ci pracownicy różnego typu zakładów. Łącznie z zadbaniem o wycieczki, o kluby, o to wszystko. Niesamowite. Dla dzieci pomoc, szkoła. Energia. Tania. Czynsze. Tanie. Tanie. No, coś tu jest inaczej. To zawsze tu w Polsce było oj, tu jak Białoruś, coś najgorsze. I co tu wyszło z tego głupiego gadania i zachowywania i rozpieprzania państwa? Przecież myśmy zdemontowali państwo. To szczęście. I dalej to idzie. Ale co, jest to możliwe u nas odbudować? Jest. Jakimi zasadami? Dyscypliną. I takimi je też jak na Białorusi. Trzeba brać wzorce. I dziennikarz, jeżeli kłamie, jeżeli się je dezinformację, to gdzie powinien wylądować? W więzieniu. Tam, gdzie poczobut. Jeżeli jest szpionem w dodatku. A ilu tu dziennikarzy szpionami? Dużo. Zresztą miałeś teraz w Warszawie. Jak się zachowywali polscy dziennikarze? I nie tylko chyba. To banda, ja tam powiedziałem do jednego pana, który się zachowywał jak małpa. Strasznie się oburzył, ale troszkę mnie też podniósł ciśnienie. Mówię, że to nie jest miejsce, żeby zachować się jak małpy, no bo naprawdę to jesteśmy w Europie. To było przy pomniku żołnierzy Armii Radzieckiej, tak, mauzoleum, jak ambasador Federacji Rosyjskiej składał kwiaty. Tak, no nie? I oni skakali właśnie... tam jak po prostu zero poszanowania, zero jakiejś etyki, pracy, cokolwiek. Czekaj, jak pan ambasador dochodził do składania wieńców, to też już zadawali pytania, zakłócali, nie czekali, a złożyli. Nie, i czekamy było... zwykłe, tak? Tak, było powiedziane... Po ceremonii złożenia będziecie mieli chwilę... Ale języka nie rozumiał polskiego i kultury polskiej. To tak? Jest taki wyścig szczurów. To zobaczcie, to są wasi idole. To jest wasza emanuacja waszego społeczeństwa. Jak Polacy nisko musieli upaść? Bardzo nisko. Liczy się tylko pieniądz. I dla każdego są w stanie zrobić wszystko. Nie liczy się kraj, tylko byle ja miał dobrze. Ale można naprawić to państwo? Można. Można uporządkować? Można. Są ludzie? Są ludzie. I jest taka potrzeba, żeby uporządkować? Jest. I zrobimy to. Tak, jak najbardziej. Czołem. Czołem.